Memcoiny to najprostsza narracja do zrozumienia. A w roku halvingowym powoli napływa coraz więcej nowych osób do krypto, które chcą po prostu szybko zarobić. Rynek memcoinów urósł przez noc niemal 5% i wynosi dziś 56 miliardów dolarów. Przyjrzyjmy się tej pompie. Book of Mem, czyli BOM, rozpoczął modę na przedsprzedaże na Solanie. Mimo tej tajemniczej koncepcji, gdzie po prostu mieliśmy wysyłać Solanę na portfel i czekaliśmy na dropa, zebrali ponad 10 tysięcy Solana. Sukces tego projektu zaskoczył naprawdę wszystkich. Po udanej przedsprzedaży w marcu urósł nawet do 29 centów. Jednak chwilę później mocno spadł, jak to bywa właśnie z przedsprzedażowymi projektami. Jednak ten projekt nie spadł do zera i jak widzicie nadal bardzo fajnie sobie radzi. A w samym maju urósł o ponad 57%. To dobry znak dla innych przedsprzedaży na Solanie. Jedną z nich jest Silana. Zebrali już 254 tysiące dolarów. Cena to jedna Solana za niecałe 7 tysięcy tokenów SIL. Jednak warto wziąć pod uwagę to, co dzieje się na sieci Solana, bo to właśnie od niej zależy cena tego tokena. Od pierwszego sygnału, który dałam Wam o tej przedsprzedaży, Solana urosła 32%. Także biorąc pod uwagę wzrostowy trend na Solanie, warto się pospieszyć z zakupem, gdyż wielu ekspertów twierdzi, że następny przystanek na Solanie to dopiero 200 dolarów. Oczywiście link do Silany znajdziecie w opisie filmu. Pokrótce, czym jest Silana? To memcoin, który naśmiewa się z McDonaldów, albo jak wylicie, po prostu z popkultury amerykańskiej. Sama postać foki nie wydaje ci się kogoś przypominać? Tak, dokładnie, to słynny nerd z South Parku. I tak samo jak on, ta foka marzy o tym, by nie ruszając się sprzed ekranu swojego komputera, stać się milionerem. Jeśli brzmi to jak coś, co i tobie chodzi po głowie, Silana może ci się spodobać. Ma na celu podbić społeczność krypto swoim humorem. Wzrosty zauważamy również na większości topowych memcoinów. Jak widzicie, dopływ HED urósł w ostatnim tygodniu niemal 30%. Pepe 24%. Floki radzi sobie trochę gorzej, bo tylko 14% do góry. Jednak zauważcie, co się dzieje na Dogecoinie. Ten token tylko w maju urósł 41%. Rynek kryptowalut powoli wraca na dobre tory po kilku gorszych dniach. I przy okazji tego wzrostu na Dogecoinie postanowiłam zajrzeć sobie na ich Twittera. I co mnie bardzo zaskoczyło? Nic nie tweetują. Absolutnie nic się nie dzieje na ich Twitterze. W takim razie jak to możliwe, że ten memcoin bez aktywnej społeczności nadal pompuje? Prawdopodobnie wynika to z tego, że pojawił się nowy news, mianowicie Tesla dodała możliwość płatności Dogecoinem na stronie Tesli. Mocno mnie to zdziwiło, bo byłam przekonana, że jest to już możliwe od dłuższego czasu. No cóż, nie jestem klientką Tesli, więc mogłam nie wiedzieć. W każdym razie jest to już możliwe. I to na pewno sprawiło, że Doge jest na fali wzrostowej. Ogólnie, co do zasady, nisza memcoinów okazała się być żyłą złota. W pierwszym kwartale tego roku memcoiny średnio wzrosły aż o 1300%. Na fali popularności Dogecoina korzysta Dogeverse, czyli pierwszy wielołańcuchowy memcoin z pieskiem w logo. Tak naprawdę można powiedzieć, że korzystają z technologii Wormhole. Mówiłam Wam o nim, gdy byli jeszcze na początku przedsprzedaży. Dziś, jak widzicie, to już koniec. I na swoim Twitterze ogłosili, że to ostatni czas, by kupić tokeny przed listingiem na DEX. Zebrali 13 milionów dolarów, jednak wciąż trwa ostatnia szansa na to, by załapać się na kupno tokenów. Link oczywiście znajdziecie w opisie kanału. Do czego zachęcam, bo właśnie dzięki zaufanemu źródłu możecie być pewni, że traficie na prawidłową witrynę projektu. Ten sektor kryptowalut to swego rodzaju fenomen, a największe projekty, które zbudowały mocne społeczności, powinny być na Waszym radarze. To oczywiście nie jest porada inwestycyjna. Zawsze róbcie własny research. No i do usłyszenia.